pokaż swój niepowtarzalny styl. Radzka radzi tobie dobrze w tym. Cześć, witam was serdecznie w Inspiracjach Marca. To będą krótkie inspiracje, mam tylko 4 rzeczy i właściwie to wszystko przez te nasze wojaże marcowe, bo z 4 tygodni, prawie 3 tygodnie nie było nas w ogóle tutaj na miejscu, ale stwierdziłam, że nagram te inspiracje, bo przynajmniej trochę do was pogadam, bo tak się zastanawiałam, czy nie połączyć marcowych z kwietniowymi inspiracjami, czy nie nagrać teraz jakichś takich życzeń, stroju dnia i powiedzieć, że one będą łączone, bo już zaczynam dostawać wiadomości, kiedy będą inspiracje, ale jak zobaczyłam, co się dzieje po prostu teraz w Polsce z pogodą, jaki jest Armagedon, sama się zastanawiam, czy nas tutaj zaraz nie zwieje skądś nawet przez szybę, to stwierdziłam, że o nie, nagram stare, dobre inspiracje, może będą krótkie po prostu, a może znajdziecie coś w nich dla siebie i przynajmniej złożę wam świąteczne życzenia. Ale przechodząc do tych 4 krótkich inspiracji, pierwszą z nich, chociaż nie powinna to być jeszcze moja inspiracja, ale będzie, bo już przeczytałam kilka pierwszych stron i jestem pod ogromnym wrażeniem tej książki. To jest Aleksandra Boćkowska, To nie są moje wielbłądy, o modzie w PRL. Ja o tej książce już wiem kilka miesięcy, tak jak wszyscy, i nie mogłam się doczekać, kiedy ona wyjdzie. No i premiera była wtedy, kiedy my byliśmy w Hamburgu, około 1,5 tygodnia temu chyba, i więc po prostu no nie mogłam sobie jej wtedy kupić, bo nie było mnie tutaj, ale pierwsze co, jak przyjechaliśmy, czyli tam te 2-3 dni temu, pierwsze moje kroki skierowałam do księgarni po tę książkę, 49 zł, pani Aleksandra Boćkowska, to jest była dziennikarka, redaktorka L, kiedyś dziennikarka w Gazecie Wyborczej, Newsweeku, potem redaktorka w L i Viva Moda, freelancerka, feministka, cyklistka, i tutaj ona pisze właśnie o modzie w PRL-u, czyli jeżeli chodzi o polską modę, to jest moja ulubiona, ulubiony czas, ulubione to są moje 10-lecia. I zresztą po moich stylizacjach widać, że ja mam w stylówkach takich codziennych dosyć duży sentyment do PRL-u. Nie wiem właściwie czemu. Może dlatego, że wtedy byłam małym dzieckiem i jakoś tak bardzo się chłonęłam wszystko, co było wkoło, te kolory i tak dalej. Ta okładka mi się bardzo podoba. Tak jak powiedziałam, książki jeszcze nie przeczytałam, ale pierwszych kilka stron zmotywowało mnie do tego, że na tę chwilę obiecuję, że będzie film o tej książce i o informacjach z tej książki. Na 100%. I po prostu to są takie fajne rzeczy, że już po pierwszych kilku stronach, już mówiłam Rudzielcowi o paru rzeczach, już też tak myślę o tej książce i myślę o zawartości. Myślę, że to jest naprawdę kawał dobrej książki. Więc ogólnie, jeżeli macie w budżecie 50 zł, a lubicie modę i jeszcze do tego modę polską w PRL-u, to koniecznie po nią idźcie. Natomiast co w tej książce się znajduje, dowiecie się z mojego filmu już wkrótce. Już się tego filmu kręcenia nie mogę doczekać. Ale najpierw tę książkę przeczytam i ileś tam ciekawych rzeczy i faktów sobie z niej powyciągam, a na pewno wyciągam. Dalej, kolejna inspiracja to jest Business of Fashion. Oczywiście linki do wszystkiego, czym będę mówić, do tych 4 rzeczy będą tu na dole w opisie. Tym razem opis będzie biednawy, no ale będzie jak zwykle. W każdym razie następna inspiracja to jest Business of Fashion. Rozmowa podczas jakiejś takiej konferencji, wystąpienia, nie wiem jak to nazwać do końca. Business of Fashion pół godziny rozmawia ze Stellą McCartney o jej firmie, o jej sposobie na projektowanie, czyli o takim ekologicznym, zrównoważonym podejściu do marki ekskluzywnej i do takiego projektowania i tworzenia rzeczy bardzo dóbr luksusowych, ale nie tylko dóbr luksusowych, ogólnie do tworzenia ubrań właśnie zgodnie z ekologią, z naturą, z poszanowaniem praw człowieka i tak dalej. To jest półgodzinna rozmowa, która się odbywała tak live, że tak powiem, przy publiczności, i tam Stella opowiada o tym, jak rozwijała swój biznes, jak zrobić, żeby produkować ubrania właśnie zgodnie z ekologią i z tymi wszystkimi poszanowaniami, z tym całym CSR i tak dalej. To jest bardzo ciekawa rozmowa, bardzo, ale to bardzo. Musicie koniecznie ją zobaczyć. Ona jest po angielsku, ale wiadomo, to jest prosty język. Koniecznie ją zobaczcie. I taka jedna rzecz, która mi utkwiła, to podczas tej rozmowy oni też publikowali taki krótki filmik o pewnej organizacji, która właśnie wśród projektantów propaguje to takie ekologiczne, proludzkie podejście do projektowania i tworzenia. I w tym filmie było w ogóle takie zdanie, że straszne po prostu, że jeżeli chcesz się dowiedzieć, jaki kolor będzie trendowy w przyszłym sezonie, to zobacz teraz, jakiego koloru mają rzeki w Chinach. I po prostu jak ja to usłyszałam w tym filmie, jeszcze po prostu też rzeki pokazane, takie czerwone, takie brunatne one tam były, takie czerwono-buraczkowe po prostu, to ja mówię, ja pierdzielę, straszne to jest. W każdym razie polecam wam serdecznie, zwłaszcza, że w ogóle tam, jak się okazało później podczas tej konferencji, kiedy był czas zadawania pytań do Stelli, to się okazało, że w ogóle na widowni siedzi sama Vivienne Westwood i jej zadawała pytania i też sobie gdzieś tam trochę pożartowały, porozmawiały, także tutaj nie tylko mamy mega projektantkę jako gościa, ale też w ogóle na
ludzie przyszli, też mega projektanci, żeby jej w ogóle posłuchać. Także też tam wymiana zdań była ciekawa, serdecznie Wam polecam. Nawet możecie nie oglądać tego, bo oni w kółko siedzą, tylko słuchać, ale naprawdę to jest bardzo, ale to bardzo ciekawa rozmowa. Trzecia rzecz, to jest film również na YouTubie, to jest film nowy Natalii Hatalskiej. Muszę sobie spojrzeć na tytuł, bo nie pamiętam, ale to jest taka jej seria on-off. Pierwszy odcinek był o dzieciach, z tego co pamiętam, o dzieciach nowej generacji komputerowej, a drugi odcinek opublikowany w tym tygodniu to jest odcinek o nazwany poza systemem, czyli o ludziach, którzy właśnie poza takim naszym systemem, w którym my żyjemy, żyją. I po prostu też tak ciekawy odcinek. Tam mamy na przykład, on jest krótki, on trwa około 16 czy 17 minut i Natalia Hatalska, w ogóle to wiecie, to jest specjalistka od, teraz nie chcę nagadać głupot, ale od internetu, nowych technologii, wdrażania i w nasze codzienne życie i tak dalej. Jest bardzo wiele materiałów, prowadzi też świetnego bloga, stronę właśnie poświęconą tym treściom. Często występuje na różnych konferencjach, na YouTubie można wiele tych wystąpień jej zobaczyć. Bardzo, bardzo ma ciekawe właśnie badania, rezultaty badań i tak dalej. Także sobie, jeżeli Was to interesuje, marketing właśnie, ale też bardzo nowe technologie, jak je wykorzystywać w dzisiejszym życiu, marketingu, reklamie, ale nie tylko właśnie, też w dzisiejszym życiu, to koniecznie sobie na jej bloga i jej różne wystąpienia, wejdźcie, jej różne wystąpienia i materiały, które publikuje, pooglądajcie, ale w każdym razie w tym poza systemem, w tym filmie jest kilka historii ludzkich, takich ludzi, którzy właśnie żyją poza tym systemem. Jest na przykład jeden chłopak, który już od kilku lat żyje w ogóle bez żadnych rzeczy materialnych, nie posiada i bez pieniędzy totalnie żyje. Totalnie bez pieniędzy. Jest na przykład jeden bohater, który ma firmę, która buduje domy i on tam bardzo ekologiczne technologie wprowadza. Jest też na przykład małżeństwo, które uczy dzieci swoje w domu i też opowiada, jakie ma doświadczenia. Także tam jest na przykład też taki pan, człowiek, nie pamiętam jak ten ruch się nazywa, bo to są wszystko takie nowe nazwy. Spojrzę jeszcze raz na ściągę. To jest akurat Friganin. O, Friganin. W ogóle jaka nazwa? Friganin. Aha, oni wszyscy nazywają się, to jest taki trend of the grid, czy gridersi of the grid, czyli ci ludzie, którzy poza systemem właśnie żyją. Ale w każdym razie ten Friganin, on akurat żywi się wszystkim, co znajdzie w śmietniku, czyli tym, co po prostu jest jeszcze zdatne do zjedzenia, ale co różne firmy, markety, ale również osoby prywatne i tak dalej wyrzucają do śmieci. Także on prowadzi w ogóle też tam, z tego co zrozumiałam, to też potrzebującym daje, gotuje jedzenie sobie, rodzinie i tak dalej, gdzieś tam znajomym. Oni zbierają właśnie po śmietnikach jedzenie, które jest całkiem zdatne do użycia, bo wiecie, że firmy bardzo często, sklepy, które wyrzucają jedzenie, jeszcze można je bardzo długo spożyć, no ale są te daty ważności, które z ostrożności są wcześniejsze oczywiście niż często to jedzenie się psuje. Także oni właśnie żyją z tego po prostu, że jedzą właśnie, znaczy nie żyją z tego, ale jedzą te rzeczy. Bardzo ciekawy film, Rudzielec, ja najpierw go sama obejrzałam i taka byłam, mówię, kurczę, to jest niezłe. Potem zawołałam Rudzielca, mówię, chodź, to jest coś dla ciebie, ty coś też takie, masz zapędy właśnie pozasystemowe, zobacz. I on tak ogląda i mówi, ja pierdziele, też niezłe. I mówi do mnie tak, wiesz co, a weź napisz może do Natalii maila, albo powiedz jej kiedyś na jakiejś konferencji, że generalnie jakby potrzebowała jakichś takich świrów do następnych filmów, to ja chętnie w takim filmie wystąpię. Ja mówię, no dobra, jasne. Okej, okay. Jakbyś w każdym razie, Natalio, droga, potrzebowała astrologa albo człowieka, który ma jakieś mocne przekonania i wierzy w astrologię i różne tego typu rzeczy, to zapraszamy do nas. Ale oczywiście teraz to jest żart, chociaż myślę, że Rudzielec bardzo chętnie by w takim filmie wystąpił. W każdym razie Wam bardzo serdecznie, właściwie i jeden, i pierwszy o tych dzieciach, takiej tej nowej internetowej generacji, film Wam serdecznie polecam. I również ten, oba filmy właściwie podlinkuję na dole. Kolejna rzecz, to już jest czwarta z tego co pamiętam i ostatnia, to będzie film pod tytułem Wielkie Oczy, czyli Big Eyes. I to jest film, który ma już chyba kilka miesięcy. Z tego co pamiętam? Tak. Natomiast ja widziałam trailer tego filmu kiedyś w kinie i mówię, kurczę, koniecznie muszę go kiedyś zobaczyć. To jest film o artystce, tej znanej na cały świat. Kojarzycie wszyscy na pewno obrazy, malunki dzieci z takimi wielkimi oczami nieproporcjonalnymi. No ja je kojarzyłam w każdym razie. Jak zobaczyłam trailer, jeszcze zobaczyłam, że gra Amy Adams i Christopher Waltz, którego po prostu uwielbiam, uwielbiam tego aktora, to mówię, o, ja muszę ten film zobaczyć. To jest również film nakręcony przez Tima Burtona, czyli w ogóle jak już wiecie, słyszymy Tim Burton, to już
wiemy, że to na pewno będzie film, który jest bardzo estetyczny, który może być trochę mroczny, który tą taką stronę estetyczną, kolorową, wizualną, że będzie bardzo duży nacisk na wręcz takie bajkowe klimaty w filmie. Także te takie obrazy do tych bajkowych klimatów, tego bajkowego twistu Tima Burtona bardzo mi pasowały. Jak tylko właśnie zobaczyłam, że mogę go obejrzeć, to mówię, dobra, biorę, oglądam i po prostu... Na pewno będzie to coś ciekawego i się nie zawiodłam. I w ogóle ten film, to jest prawdziwa historia amerykańskiej artystki, która malowała te obrazy, wyszła, tak w skrócie mówiąc, wyszła za mąż drugi raz, powtórnie, za męża, który miał na nazwisko Kean, chyba to się wymawiało, i w każdym razie ona podpisywała wspólnym nazwiskiem te swoje dzieła i najpierw to były nieporozumienia, ale potem tak się stało, że te wszystkie zasługi ten mąż wziął na siebie i przez ileś tam lat całą Amerykę i cały świat okłamywał, bo z tego był ogromny sukces, że to on maluje te obrazy, a ona tak naprawdę w tajemnicy przed całym światem te obrazy już później na akord po prostu zmęczona i taka lekko już zeschizowana malowała. I tam on potem okazał się ten mąż, którego gra Christopher Waltz, który na początku jest taki bardzo w ogóle fajny, ujmujący, sympatyczny, a potem po prostu przeradza się w psychola. Właśnie on się okazało się potem, że jest psycholem i ona uciekała i tak dalej. To znaczy, nie będę wam mówić do końca, jak się wszystko kończy i tak dalej, natomiast to jest historia prawdziwa, więc o tej artystce można sobie od właśnie tych wielkich oczu słynnych po prostu wygooglować. Ale znowu powiecie, że zaspoilowałam, a kiedy ja mówię o filmach na faktach, to nie, tu jest spoiler, no przecież... Skoro to są fakty dostępne, wiadomo jak czyjś życiorys wyglądał, no to też wiadomo jak się film skończy. Ale już nie powiem, żeby nie było. W każdym razie, jeżeli lubicie takie estetyczne, fajne, jeszcze ten film się dzieje w latach 50., 60., tam jest też trochę mody, tam jest też trochę ubrań, takiego właśnie klimatu fajnego tych lat, plus właśnie te piękne obrazy, reżyseria Tima Burtona, plus ta wzruszająca historia, która mimo tego, że jest bardzo ciężka, jak tak się opowiada o tym, że właśnie ten mąż ją tam psychicznie dręczył i w ogóle ją dręczył, to mimo tego ona jest w taki trochę disneyowski sposób pokazana, z takimi pięknymi kolorami, z mnóstwem wzorów i tak dalej. Także koniecznie sobie ten film zobaczcie, bo naprawdę jest warty obejrzenia. Także to by było na tyle. Jak powiedziałam, tym razem będzie krótko, zwięźle i na temat, bo inspiracji jest mało. Mam nadzieję, że w kwietniu będzie więcej. W każdym razie w kwietniu, wiadomo, kwiecień to jest dla Racki miesiąc wyjątkowy. W ogóle mówienie o sobie w trzeciej osobie jest trochę dziwne, ale powiedzmy, że dla mnie jest to miesiąc wyjątkowy, dlatego że Racka, czyli ja, mój kanał obchodzi czwarte urodziny w tym roku. Będę miała dla Was z tej okazji coś specjalnego. Zobaczycie, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. Natomiast mam do Was prośbę, bo w ramach tego, co szykuję z okazji urodzin, będę nagrywać film pod tytułem Pytania i Odpowiedzi, czyli film, którego nie było u mnie nigdy. I jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, jakiekolwiek, zawodowe, prywatne, o modę, o moją opinię na jakiś temat, coś, co chcecie się na mój temat dowiedzieć, pytajcie tutaj pod tym filmem w komentarzach, dlatego, że ja wtedy wybiorę sobie tyle pytań, ile zdołam upchać w jakiś taki rozsądny czas i na nie właśnie w tym filmie Pytania i Odpowiedzi chętnie odpowiem. Możecie też na przykład wklejać mi jakieś linki, jeżeli chcecie coś sobie kupić, jeżeli macie jakieś takie modowe pytania, to też pytajcie. Tutaj mniej więcej tydzień czasu powiedzmy na te pytania przeznaczę. Po tygodniu ja już ten film będę powoli nagrywać, także już po tygodniu na pytania przestanę odpowiadać, ale przez ten tydzień zadawajcie pytanie, jeżeli macie jakiekolwiek tutaj na dole w opisie. Chętnie je poczytam i najfajniejsze wybiorę i na nie w filmie odpowiem. Ja zawsze lubię takie filmy oglądać i w końcu z okazji tych 4 lat również taki film w kwietniu nagram. Także to by było na tyle. Już zaraz idą święta, także ponieważ do świąt się nie zobaczymy, bo pogoda niestety nie pozwoli mi na nagranie niczego na zewnątrz najprawdopodobniej. W każdym razie życzę Wam wesołych, pogodnych świąt, Wielkiej Nocy, rodzinnych, w miłej atmosferze, albo szybkich, albo wolnych. Takich, jakie po prostu chcecie, żeby było radośnie. Mam nadzieję, że nam słońce zaświeci i że wszyscy sobie podczas tych świąt miło spędzimy czas tak, jak nam się podoba. Także życzę Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że inspiracje Wam się podobały. Zadawajcie pytania i do zobaczenia w moim następnym filmie po świętach. Pa, pa!